Hej, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj chciałabym Was zaprosić na film wyprawkowy. Mam nadzieję, że tych filmów nakręcę więcej o pielęgnacji maluszka, o ubrankach. Natomiast dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o gadżetach, które w moim przekonaniu przydały nam się najbardziej, kiedy mały się urodził. Na początku zastanawiałam się, czy jakby zrobić listę i o wszystkich rzeczach Wam powiedzieć, czy wybrać takich top 5. No i zdecydowałam się na tą drugą opcję, zrobiłam sobie taką totalną selekcję i zdecydowałam się na rzeczy, które w moim przekonaniu były dla nas niezbędne i które bardzo nam ułatwiły te pierwsze tygodnie z maluszkiem. Mam tutaj te rzeczy obok siebie i będę Wam teraz po kolei o wszystkich z nich opowiadać. Myślę, że zacznę od takiej rzeczy, nad którą długo się zastanawiałam i będzie to laktator. Słuchajcie, ja mam swój laktator kupiony w Lidlu. To tutaj jest firma Sanitas. Na początku w ogóle chciałam kupić laktator z Philipsa. Natomiast pojechałam kiedyś na zakupy do Lidla, ten laktator tam był i stwierdziłam, że skoro z Philipsa i tak chcę kupić laktator ręczny, no to mogę kupić taki, on był też troszeczkę tańszy niż Philips. On chyba kosztował około 80 zł. Te wszystkie rzeczy, o których Wam dzisiaj mówię, Wam podlinkuję w opisie pod filmem. I zastanawiałam się, czy ten laktator będzie dobry. Zresztą z drugiej strony nie chciałam wydawać dużo pieniędzy na laktator, bo nie byłam do końca pewna, czy on mi się przyda, tak? Nie wiedziałam, czy uda mi się karmić małego, czy w ogóle będę potrzebowała odciągać ten pokarm. Nie wiedziałam, czy będę małego zostawiać samego na jakiś dłuższy czas i tak dalej. Natomiast ten laktator mi się bardzo przydał z tego względu, że jak się mały urodził, to miał taki jakby problem, żeby do końca opróżniać pierś z mleka. No i zaczynałam czuć, że ta pierś się robi twarda i bałam się, że dostanę zapalenie i właśnie w tym momencie przyszedł mi na pomoc laktator i bardzo dużo mi pomógł. To mleko, które odciągnęłam, potem małemu normalnie podałam. Drugą opcją, w której ten laktator nam się przydawał, to były sytuacje, w których musiałam małego z kimś na godzinę czy dwie zostawić i wtedy też zostawiałam odciągnięte mleko. I teraz tak, słuchajcie, dlaczego ja się w ogóle zdecydowałam na laktator ręczny? Z uwagi na to, że laktatory elektroniczne są dużo droższe, a tak jak mówię, nie wiedziałam, czy ten laktator mi się przyda tak naprawdę, ani chciałam też być całkowicie nieprzygotowana i być bez laktatora, dlatego kupiłam właśnie ten. I teraz Wam powiem dokładnie, z czego on się tutaj składa i jak to wygląda. Ten laktator, tutaj ma taką podkładkę, jak można sobie na szafeczce nocnej to podstawić i przy łóżku mieć. Natomiast ja z tego jako taką nie korzystałam. I teraz tak, tu macie tę część główną z laktatora. Do tego macie butelkę, którą sobie tutaj wkręcacie. Jak odciągniecie ten pokarm, to możecie tak, albo jeśli chcecie ten mleko przechować, macie tutaj taką nakrętkę na tą butelkę i wtedy możecie sobie to na przykład przechować w lodówce czy gdzieś na szafeczce. Bo mleko przechowywane, słuchajcie, takie mleko można przechowywać w lodówce przez kilka dni, w temperaturze pokojowej przez kilka godzin. Jeśli na przykład chciałam zaraz to mleko małemu dać, to tutaj na tą butelkę można normalnie taki smoczek nakręcić i dać mu bezpośrednio z tej butelki. Natomiast ja z tego raczej nie korzystam, bo tutaj jest dosyć mocny przepływ mleka i zdarzało mi się, że po prostu mały się krztusił. Ale jeszcze inną fajną opcją przy tym laktatorze jest to, słuchajcie, że no można by powiedzieć, kupiłam jakiś taki laktator z dziwnej firmy i teraz co, mogę korzystać tylko z tej butelki. No właśnie nie, bo tutaj oryginalnie były dołączone takie dwa adaptery. Jeden tutaj jest adapter do butelek z firmy Philips Avent i właśnie on mi się przydawał, bo ja korzystam z butelek Aventu, jeśli już korzystam w ogóle. A drugą tutaj opcją były nakładka na butelki z Nuka. I wkręcacie to, słuchajcie, bo każde te butelki mają inne gwinty. W związku z tym, jak wkręciliście sobie to, to mogliście normalnie taką butelkę z Nuka czy z Aventu podpiąć i odciągnąć bezpośrednio do mnie. Także ja Wam powiem, ja jestem z tego laktatora bardzo zadowolona. Wręcz byłam w szoku, że aż tak bardzo. No bo słyszałam na temat laktatorów ręcznych, że się namęczę, że tak naprawdę się namacham, a dużo tego mleka nie odciągnę. No nie wiem, czy to po prostu w moim przypadku tak było i to mleko łatwo się dało odciągać, czy po prostu ten laktator jest naprawdę taki fajny, ale ja jestem z niego bardzo zadowolona. Teraz przejdźmy do drugiej rzeczy i myślę, że w drugiej kolejności opowiem Wam o łóżeczku turystycznym, które jest jakby od razu z funkcją kołyski. Ja tego łóżeczka tutaj no nie przyniosłam, no bo nie miałabym Wam jak go pokazać, ale mam tutaj, słuchajcie, instrukcję obsługi i tutaj jest to łóżeczko dokładnie pokazane. I teraz to jest mniejsze niż takie standardowe łóżeczka turystyczne i mniejsze niż takie normalne łóżeczko. Ta przestrzeń do leżenia nie jest 120x60, tylko one jest mniejsze. To jest właśnie bardziej wielkości takiej typowej kołyski.
I teraz tutaj macie takie nóżki i te nóżki możecie obkręcić i wtedy to łóżeczko się buja na boki jak normalna kołyska. Można je złożyć, ma taki pokrowiec dodany oryginalnie do zestawu i można je gdzieś ze sobą zabrać. Nam się ono bardzo, słuchajcie, przydało, jak pojechaliśmy z małym na pierwsze wakacje. My mamy mały samochód, mały bagażnik, a spakowaliśmy się i te łóżeczko, i właśnie wózek, taką małą spacerówkę, też bardzo kompaktową, i nasze bagaże, i bez problemu się zabraliśmy i na tydzień wakacji. Super było. I to by była druga rzecz. I te łóżeczko, słuchajcie, dostaliśmy od moich rodziców i na początku się tak zastanawiałam, czy to mi się w ogóle przyda i tak dalej, ale to było coś super, bo łóżko od małego stoi u nas w sypialni. My niby nie mamy dużego mieszkania, natomiast no, jak mały tam zasypiał, to ja tam co chwilę do niego zerkam. On był też taki, że nie bardzo lubiał spać sam w pokoju. On lubiał, jak wokół niego się coś działo. Tak mogłam to łóżeczko położyć w salonie. My mamy jakby salon połączony z aneksem kuchennym, więc mogłam ugotować obiad. Małego miałam obok siebie w łóżeczku. Jak na przykład nie spał, to dawałam mu tam jakąś zabawkę. I mały się przy mnie bawił i miałam go cały czas na oku. Teraz przejdźmy do trzeciej rzeczy, która bardzo nam się przydała i przydaje nam się nadal, słuchajcie, bardzo. To jest kamerka. To jest kamerka do łóżeczka. My swoją zamówiliśmy przez stronę Smyka. To jest kamerka internetowa i ona się łączy z waszym, jest do niej aplikacja na telefon, ona się łączy z waszym telefonem i na przykład mój mąż, będąc w pracy, może jak ta kamerka jest podpięta do prądu, może małego jak śpi w łóżeczku podglądać. Ona jest też sterowana właśnie za pośrednictwem telefonu, możecie ją obracać, możecie nagrywać filmik, jak na przykład mały się tam wygłupia w łóżku, czy możecie robić zdjęcia, ale co jest też moim zdaniem bardzo fajną opcją, można, mówiąc do telefonu, tutaj mały to słyszy i możecie do niego mówić i też możecie, są tam takie wgrane różne piosenki, można mu tu puszczać piosenki za pośrednictwem tego, co prawda te piosenki są po angielsku, ale wydaje mi się, że to nie jest żaden kłopot. Tutaj ta kamerka jest firmy Illumen, ja tutaj nie mam chyba żadnego jej modelu. No tu są jakieś numerki, ale w każdym razie ja Wam ją podlinkuję. My ją zamawialiśmy ze strony Smyk. Kolejną rzeczą czwartą, już długo zastanawiałam się, czy w ogóle Wam mówić o tej rzeczy, z uwagi na to, że jest to gadżet, który przydał nam się moim zdaniem bardzo, ale przydał nam się tylko przez pierwsze 3 tygodnie. Jak mały się urodził, w szpitalach małego owijali w taki rożek i przewiązywali go takim paskiem. Bardzo mocno był ściśnięty i on wtedy był najspokojniejszy. I prawda jest taka, że jak wróciliśmy do domu, to też właśnie tak było, że najbardziej lubiał być owinięty w rożek, wtedy bardzo spokojnie spał i jakby czuliśmy, że on jest taki bezpieczny, on się czuł bezpiecznie. Natomiast on lubiał w tym spać tak naprawdę tylko przez pierwsze 3 tygodnie swojego życia. Potem już zaczynał się, słuchajcie, ruszać i już mu to nie odpowiadało. My mamy taki rożek, też go kupiłam w Smyku, słuchajcie. I moim zdaniem to jest coś takiego, co warto mieć, co warto kupić, natomiast uważam, że nie warto za to przepłacać. Ja akurat ten kupiłam na promocji, ja się na niego też zdecydowałam, ze względu na to, że ten wzór nam tutaj pasuje do tapety od małego. I bardzo mi się spodobał. Ja za niego zapłaciłam 40, słuchajcie, czy 45 zł. I jestem z niego bardzo zadowolona. No nie poużywaliśmy go za długo, ale uważam, że bez niego byłoby nam na początku bardzo ciężko, bo po prostu gdy mały nie był w niego owinięty, to był niespokojny, nie umiał spokojnie przespać, a on po urodzeniu wbrew pozorom bardzo ładnie spał w nocy. Jest powiedziane, żeby dziecko co 2-3 godziny wybudzać do karmienia na samym początku i on na samiutkim początku się tak budził, natomiast właśnie już później zaczął nam spać bardzo ładnie i w tych pierwszych 3, powiedzmy, miesiącach życia on potrafił w nocy ciągiem przespać 8 godzin. No teraz jest troszeczkę inaczej, bo chyba nam zaczyna ząbkować i mamy większy problem ze spaniem, budzimy się bardzo, bardzo często. Natomiast bardzo nam się ten rożek przydał i serdecznie Wam polecam mieć coś takiego. Jeśli możecie na przykład od kogoś odkupić albo dostaniecie od kogoś, to jest ekstra sprawa. No i teraz piąta rzecz. Słuchajcie, piąta rzecz to jest coś, co jest chyba moją ulubioną rzeczą i to jest takie na pierwszym miejscu, na samej górze podium i to jest poduszka do karmienia. Wiem, że wiele dziewczyn mówi, że to nie jest jakby rzecz pierwszej potrzeby i tak dalej, natomiast w naszym przypadku to było coś ekstra i ja nie wiem tak naprawdę, słuchajcie, jakbym sobie poradziła na samym początku karmiąc małego po cesarskim cięciu. Ja nie potrafiłam go tutaj tak położyć, oprzeć sobie o brzuch, bo mnie to po prostu bolało, było mi łatwiej, nie musiałam go tak podtrzymywać, bo jakby kładłam go sobie na tej, kładłam tą poduszkę tutaj sobie, tak, na tym kładłam małego i nie musiałam go tak podtrzymywać i po prostu było mi dużo lżej.
I mały też bardzo jakby leżał sobie spokojnie, umiał sobie na tym przysnąć podczas jedzenia i tak dalej. Więc to jest coś, bez czego sobie nie wyobrażam tego początku. Nie zaopatrzyłam się w tą rzecz przed porodem. I jakby moi rodzice jechali i kupili tą poduszkę zaraz, jak jeszcze leżałam w szpitalu, bo wiedziałam, że mi się przyda już wtedy w szpitalu karmę z małego, podkładałam sobie taką normalną poduszkę i wiedziałam, że coś takiego jest mi niezbędne i to potrzebuję. I tak naprawdę mały ma teraz pół roku, słuchajcie, a ja czasami dalej go na tym karmię, no już jest teraz rzadziej, ale czasami lubię i mały widzę też lubi na tym poleżeć. I słuchajcie, teraz w ogóle to jest hit, ona ma drugie zastosowanie teraz dla nas, jakby przychodzi swoje drugie życie, dlatego możecie tu na niej zobaczyć małe plamki, bo to już się nie chce doprać. My zaczynaliśmy już małemu rozszerzać dietę. Mały jeszcze nie siedzi, więc jako tako do fotelika, do karmienia nie możemy go wsadzić. No ani będziemy też, wiadomo, karmić dziecka całkiem na płasko leżąc. Słuchajcie, kładziemy tą poduszkę, na to kładziemy tu małego, tu główką, tu jego główkę. I mały leży jak na takim podwyższeniu, na tak pół leżąco powiedzmy i może sobie jeść spokojnie i się nie zakrztusi, a też nie wsadzamy go do fotelika, gdzie to by było dla niego jeszcze niezdrowe. To by było na tyle, jeśli chodzi o te wszystkie gadżety wyprawkowe. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was troszeczkę, bo ja będąc w ciąży bardzo wiele takich filmów oglądałam i jakby jak zaczęłam myśleć, żeby założyć ten kanał na YouTubie, to właśnie pierwszą myślą, jaką było, to było to, że na pewno nakręcę taki filmik. Chciałabym jeszcze nakręcić z tej wyprawkowej serii inne tego typu filmy właśnie o ubrankach, o pielęgnacji maluszka i o jakby o tych pierwszych zabawkach, bo słuchajcie, jest taki zasyp na rynku różnych zabawek dla dzieci, ale nie będę się teraz na ten temat więcej rozpowiadać, ale w innym filmie właśnie chciałabym Wam opowiedzieć o naszych takich top 5 zabawkach, które u małego się najlepiej sprawdziły na samym początku. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że wrócicie do mnie ponownie na kanał i obejrzycie kolejne. Kolejny film oczywiście pojawi się w następną środę i do zobaczenia. Pa!